dworcu, w Kamieniu Pomorskim na dworcu, skąd zazwyczaj wyruszamy w daleki świat, niektórzy przynajmniej. A kto jeszcze nie, to na pewno spróbuje. Dziś zebraliśmy się tutaj w związku z wyjątkową rocznicą, którą świętowaliśmy w tym roku. Nie tylko jedną zresztą, ale ta najważniejsza to 120 lat od czasu, gdy wjechał tu pierwszy pociąg kolei żelaznej. Rolę. Ja pozwolę sobie wymienić wśród nich na pewno funkcję komunikacyjną, funkcję miastotwórczą, funkcję obsługi ruchu turystycznego. Kamień Pomorski bez kolei to nie byłoby to miasto, także bardzo cieszymy się, że kolej w Kamieniu Pomorskim już od tak długiego czasu funkcjonuje. Tak naprawdę obsługujemy, znaczy dzisiaj widzimy, jesteśmy świadkami aż trzech rocznic, dlatego że jest to rocznica 60. odbudowania linii kolejowej Kamień Pomorski Wysoka, 30. rocznica elektryfikacji tejże linii i 120. rocznica wjazdu pierwszego składu do Kamienia Pomorskiego. Wszystko to świadczy o tym, że Kamień jako stolica powiatu rozwija się nieustannie i ta funkcja komunikacyjna, miastotwórcza, obsługi ruchu turystycznego, myślę, że będzie przy wspólnym wysiłku zarówno PKP, jak i miasta, jak i powiatu nadal bardzo silnie rozwijana.